Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co, masz już dość Bidena, prezydenta Bidena? No, jeżeli głosowałaś na Bidena i nie masz go jeszcze dość, no to ciekawe, jeżeli głosowałeś na Bidena i nie masz go jeszcze dość, no to jeszcze bardziej ciekawe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jeżeli cieszysz się ze wzrastających cen benzyny, no to byłoby ciekawe. Zadowolona jesteś z tego, że trzeba płacić więcej za olej opałowy? No niestety będzie coraz gorzej. Będzie coraz gorzej z Joe Bidenem, no i będzie gorzej coraz bardziej z najróżniejszymi gubernatorami ze Stanów, gdzie postępowi socjaliści powybierali Bidena i powybierali swoich przedstawicieli, przepraszam, do lokalnych senatów, kongresów stanowych. Także to te postępowe socjalistyczne stany, no niestety coraz bardziej rośnie cena energii. W niektórych stanach zaczynają przedstawiać ustawy takie, że koniec z używaniem oleju opałowego. Jeszcze 9 lat, 2030 rok, no to będzie ostatni rok w wielu stanach, kiedy olej opałowy będzie nielegalny. Tak, także co będą ludzie używali? Wiatraki, prąd z wiatraków, panele słoneczne, prąd z czego? No prąd z węgla, tego nie będzie. Co ci komuniści, socjaliści myślą, że to będzie używane? No z reguły w większości stanów, no to gdzieś 25-50% ogrzewania w domach, no to jest z olejem opałowym. To jest tania energia, w miarę czysta energia, stara energia. Ludzie mają te swoje zbiorniki, taka ciężarówka przyjeżdża raz na jakiś czas, wypełnia. No i jest. Linie gazowe, oczywiście, że są pociągnięte, ale wszyscy ci zieloni, środowiskowi zieloni, w większości tych stanów komunistycznych, no to zwalczali, nie chcieli zaadoptować tych linii przesyłowych gazu. W tym samym czasie, w tych samych wszystkich stanach, no to budżetówka jest bardzo rozładowana. Jeżeli mają jakiś transport kolejkowy, czy subwaye, czyli kolej podziemna, metro, no w zasadzie to jest metro, no to ładują w to, no i to wszystko ciągle się psuje. Ci sami ludzie, którzy doprowadzili do tego, że mosty się rozwalają, autostrady się rozwalają. Dlaczego? No bo wszystkie pieniądze zamiast na reparacje w tych socjalistycznych stanach, no to one idą dla budżetówki. Idą dla ludzi, którzy niby pracują w tej budżetówce, czyli te państwowe roboty, stanowe roboty. Dlaczego są tak dobrze opłacani? No bo oni zawsze głosują socjalistycznie za tym, żeby dostawać więcej podatków. Także że stan metra, stan autostrad, stan mostów jest taki, jaki jest, no bo właśnie tak to idzie po linii partyjnej, dostają pieniądze i głosują. No i teraz jest pytanie, czy wszyscy ci politycy zaczną inwestować w linie przesyłowe gazu naturalnego, zanim ludzie zaczną palić swoimi starymi krzesłami, żeby ogrzewać swój dom. No tak wygląda, że to może do tego dojść. No komuniści, socjaliści, czy oni się opamiętają? No raczej się nie opamiętają. Może dojść do tego, że w wielu stanach ludzie będą przeprowadzali się do stanów sąsiednich. No w Kalifornii. Kalifornia jest znana z tego, że po prostu ludzie opuszczają na potęgę. Wszyscy normalni, konserwatywni ludzie, którzy pracują, którzy płacą podatki, uciekają z Kalifornii. W Kalifornii zostają tylko ludzie, którzy pracują dla
stanu, no albo żyją z garnuszka stanowego. Także w ogóle stan jako taki jest, nie ma szansy przetrwać, no bo nie ma pieniędzy. Tam wszyscy żyją na państwowym, no i państwo wszystkim rozdaje, a ludzi produkujących nie ma. No i to jest początek końca tych wszystkich postępowych, socjalistycznych, utopijnych teorii. Wracając do Bidena. Biden, no to musi jeszcze zrobić konferencję prasową. Od początku przez te niecałe 100 dni nie miał jeszcze konferencji prasowej jako prezydent. Normalnie prezydent, no to ma State of the Union, czyli to jest taka sytuacja w kraju, no to jest takie przemówienie prezydenta, jakieś takie pogodne, życzliwe, perspektywiczne, bardzo pozytywne. Jaki jest stan kraju, w jakim stanie jest naród, co się wszystko dzieje. No i on w zasadzie nie wiadomo, czy będzie miał takie przemówienie, no ale na pewno nie będzie w tym przemówieniu, nie będzie mówił o wzroście ceny benzyny. Dlaczego nie będzie? No dlatego, że wszyscy ci, którzy głosowali przeciwko Trumpowi, Bo myśleli, że Trump jest wyjątkowo złośliwy i wredny, no to oni w zasadzie głosowali przeciwko prezydentowi, który rozumiał, co się dzieje, rozumiał, że większość Amerykanów jednak używa samochodów, żeby jeździć z pracy do pracy, że samochody są napędzane benzyną, ludzie muszą jechać kupować jedzenie. Jedzenie same w sobie, no to jest dostarczane przez ciężarówki, które spalają olej napędowy i przez pociągi, które również spalają olej napędowy. A Biden i jego administracja, no to w zasadzie to są ekstremalni środowiskowcy. To są ekstremalni środowiskowcy, którzy wybierają to, żeby normalny człowiek po prostu cierpiał, żeby normalny obywatel cierpiał, szczególnie przy pompie na stacji benzynowej. Będzie do tego stopnia cierpiał, że będzie zmuszony do kupienia samochodu elektrycznego, na który go nie będzie stać. No, parę lat temu za Obamy, no to środowiskowcy krzyczeli, że benzyna powinna kosztować $5 za galon, czyli powiedzmy $1.25 za litr. $1.50 za litr. No i to są właśnie ci ekstremiści. Oni chcą zmusić ludzi, żeby kupowali dosyć drogie samochody elektryczne. Biden jest from Scranton, Pensylwania. Scranton, Pensylwania, no to jest taka robotnicze miasto. Tam w zasadzie to stal i węgiel, no takie zagłębie dolnośląskie, amerykańskie, także, że Pensylwania to jest z tego znana. No i on zarobił miliony, dziesiątki milionów dolarów jako wiceprezydent, ustawił jego syna, także został teraz w zasadzie jakąś taką sztuczną, komunistyczną elitą, no i zapomniał o tym miejscu robotniczym, gdzie się urodził. Zapomniał o ludziach ze średniej klasy, z niższej klasy. Zapomniał o tym, że ludzie muszą jednak wstać i iść i tyrać i pracować, zarabiać na swoje życie. Bardzo często muszą podejmować decyzje przy stole obiadowym, co kupić, czego nie kupić, co jeść, co nie jeść. Biden zapomniał, że ludzie muszą podejmować decyzję, czy napełnić ten zbiornik benzyny, czy zjeść, czy pojechać do pracy. Nic nie rozumie z tego, że nie każde dzielnice miasta
i miejsca, gdzie ludzie mieszkają, mają autobusy, mają pociągi, mają metro. No niestety nie ma w Ameryce czegoś takiego, żeby można było podjechać od drzwi do drzwi. Ameryka jest taka wielka, że to po prostu samochód potrzebny jest. No Joe Biden, on żyje po prostu w takim balonie zielonym, wypełnionym tymi bredniami środowiskowymi, jest napełniony tym kompletnie. No i Biden chce zmusić normalnych Amerykanów w zasadzie w tym czasie, kiedy ekonomia troszeczkę się odbija z powodu tego COVID. Ten COVID po prostu przez rok rozpierniczył całą Amerykę. Cały rok restauracje były zamknięte. Część już nigdy się nie otworzy. Cały rok był wypełniony niepewnością, zwolnieniami z pracy. Wszystkie te prace związane, robota związana z turystyką zginęły. Ludzie siedzą w domach sfrustrowani. Także to jest makabra. To jest makabra, co komuniści zrobili, żeby wygrać po prostu w tych wyborach 2020. Te finansowe problemy przy tej na stacji benzynowej, no to i zmuszanie ludzi do tego, żeby była ta robili wydatki na zmiany na oleju opałowego, na najróżniejsze wiatraki, nie wiatraki i cele słoneczne, no to nie jest to, co Ameryka potrzebuje. To jest ostatnia rzecz, którą Ameryka potrzebuje. No i ja czy ty nie przekonacie Joe Bidena, że on źle robi. No i co można zrobić z takimi radykałami komunistycznymi na poziomie stanowym? No niestety, normalni mieszkający w Ameryce musicie głosować na konserwatystów, tak jak głosowaliście. Jeżeli nie głosowaliście na konserwatystów, no bo nigdy nie głosowaliście, no to się zarejestrujcie i zacznijcie głosować. Oni mają misję. Oni mają misję i po prostu trzeba ich zagłosować, żeby ich wymienić. No po prostu nie da rady. No i musicie myśleć o swoim portfelu, musicie myśleć, i to się dotyczy również socjalistów. Wszyscy ci, co głosowaliście, popatrzcie się, co wam robią. Popatrzcie się, co wam robią. Także pamiętajcie, nie zastanawiajcie się, co robić. Trzeba pamiętać, że wybory mają konsekwencje, no i że wybory to jest ta nasza możliwość, żeby zrobić wszystko prawidłowo, żeby zreperować, żeby skierować Amerykę na ten kurs normalności. Także wybieraj normalnie, wybieraj mądrze, wybieraj tych, którzy działają w twoim imieniu. Nie wybieraj tych, którzy po prostu myślą, że jeżeli idą do kongresu, no to są po to, żeby bić normalnych obywateli kijem. Nie, to nie na tym demokracja polega. Demokracja polega na tym, że wybieramy naszych reprezentantów, którzy mają robić wszystko dla nas. My nie możemy być wszyscy politykami, ale politycy muszą być tacy, jacy my. Także wybieraj mądrze, zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz posty i swoje opinie? Dziękuję. Zawsze staram się odpowiedzieć. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla socjalistów, no bo normalni konserwatyści wiedzą, co mają robić, po prostu mają się zachowywać normalnie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jedyni, którzy nie wiedzą, no to są po prostu tylko amerykańscy socjaliści, bardzo często socjaliści z PRL-u. Także jeżeli przyjechaliście z PRL-u do Polski, wyjechaliście z socjalizmu, który doprowadził do wyjazdu,
wyjazdu 3 milionów Polaków między Solidarnością a ustawką komunistycznych świn w pijanej Magdalence przy kanciastym stole, no to ja nie wiem, jak wy możecie głosować na socjalistów w Ameryce. Patrzcie się na benzynę, patrzcie się, ile płacicie za ogrzewanie oleju, jeżeli ogrzewacie olejem. Patrzcie się na ceny elektryczności na tym swoim rachunku. To wszystko nadchodzi, to wszystko nadchodzi. Maniacy zieloni po prostu są tak komunistycznie czerwoni, że po prostu to się w głowie nie mieści. Także studiujcie, czytajcie, patrzcie się, uczcie się. 2022 jest nadzieja, że przejdziecie do normalnych, że przejdziecie, żeby głosować za swoim portfelem, przejdziecie za tym, żeby nie dać się ogłupić nienormalnym i wrócić się do normalności. Zdrowia dla normalnych.